Kilka pajacyków, podskoków, przysiadów, truchcik w miejscu czy trochę dłuższy bieg. Jednym słowem, solidna rozgrzewka to podstawa. Później można już bez problemu zanurzyć się w lodowatej wodzie. Fani takich kąpieli z Regionalnego Klubu Morsów Śląska Cieszyńskiego, ale nie tylko, na ten dzień czekali od marca. Wtedy bowiem zakończyli sezon, ale wczoraj znów oficjalnie go otworzyli. Morsy w Brynnej kąpią się od lat 90. Nasz klub powstał w 2003 roku. Spotykamy się co niedzielę o 14:00 obok zajazdu pod Przyłazem w Potoku Górskim Leśnica. Morsować może każdy, niezależnie od wieku, a pan Bonifacy jest tego najlepszym przykładem. W tym roku kończy 80 lat, nie choruje, a fanem morsowania jest od 20 lat. Polecam wszystkim morsowanie, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. Dla zdrowia, nie dla jakiegoś tam, ale dla zdrowia fajnie. A tylko tutaj pan morsuje, czy jeszcze pan gdzieś jeździ? Nie, jak są jakieś zloty morsów, to jeździmy całą grupą. Byliśmy w Polańczyku, to jest nad jeziorem Solińskim. Byliśmy w Dobrodzieniu, zlot morsów, takich był ziem opolskich czy wrocławskich. Też było fajnie, ale nie tak fajnie jak tu, bo tu jest zimna, bystra woda. Od 17 lat z lodowatych górskich kąpieli korzysta pan Wiktor z Jastrzębia. Jednak jak zdradza, jego przygoda z morsowaniem rozpoczęła się dużo wcześniej, w wojsku. Czy to każdy tak może się zanurzyć w tej lodowatej wodzie? Każdy może, tylko chęci. Chęci, psychikę ustawić i wchodzimy. Nie tak jak z wyrzuceniem jakiegoś nałogu czy palenia. Nie? Jeden się przygotuje psychicznie i rzuci, a drugi nigdy tego nie zrobi. Nie? Tak samo jest tutaj. Nowy sezon to również dobra okazja do rozpoczęcia swojej przygody z morsowaniem. Tak właśnie zrobił pan Krystian z Cieszyna. No, najgorzej było przy pierwszym wejściu do wody. Później każde kolejne coraz lepiej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego o x.pl Marta Szymik.